Dziś odbyła się oficjalna prezentacja ramówki TVP. Chociaż widzowie będą mogli obejrzeć ją dziś, już wczoraj media przekazały, jakie słowa padły z ust prezesa Jacka Kurskiego. Można paść z wrażenia, wielu będzie oburzonych. TVP 2 października będzie obchodzić swoje 50-lecie. Wczoraj pretekstem do spotkania w szerszym telewizyjnym gronie była prezentacja jesiennej ramówki TVP. Jako pierwszy na scenie pojawił się Jacek Kurski. Po jego słowach wszyscy za nim mówili. Jacek Kurski zwrócił się do zgromadzonych w zaskakujących słowach. Prezes TVP postanowił swoim krótkim przemówieniem rozpocząć oficjalną prezentację jesiennych hitów telewizji polskiej. Co ciekawe, zaczął od epidemii. Jak podają dziennikarze Super Expressu, jako jedna z niewielu osób na sali pojawił się w maseczce, miały ją na sobie M. Inne dziennikarki: Agnieszka Dziekan, Aleksandra Kostka i Małgorzata Obczowska. Prezesowi nie towarzyszyła żona, Joanna, tłumaczył to koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego. Koronawirus to nie żarty. Przyszliśmy tu bez osób towarzyszących. Dziękuję mojej żonie Joannie, że zawsze była przy mnie. Dziś została w domu, ponieważ chcemy być przykładem przestrzegania reżimów sanitarnych, powiedział Jacek Kurski. Widzowie TVP obejrzą przemówienie w piątek. Czysta hipokryzja ze strony prezesa? Po krótkim wprowadzeniu Jacek Kurski miał pochwalić się wynikami oglądalności. Potem scena należała już tylko do artystów. Pojawiły się na niej takie gwiazdy jak Rafał Brzozowski, Maryla Rodowicz, Aleksiej Jarowenko i Anna Dereszowska. Jednak to wystąpienie prezesa wywołało najwięcej dyskusji. Wszystko przez to, że teraz TVP chce uchodzić za wzór przestrzegania obostrzeń, ale wszyscy wiedzą, co działo się jeszcze w maju. Dwa. Nowe rozporządzenia dla wiernych. Obostrzenia dotknęły też księży 3. Przykładem może być koncert z okazji Dnia Matki dla Ciebie Mamo. Odbył się akurat w tym samym czasie, kiedy zdecydowanie zakazywano organizowania jakichkolwiek zgromadzeń, a artyści tracili pracę, zamknięto kina i teatry. Co więcej, wystąpili na nim artyści bez maseczek, bez zachowywania wobec siebie bezpiecznej odległości, a całe wydarzenie oklaskiwała publiczność. Później twierdzono, że to tylko statyści, jednak niesmak pozostał. Gdy nowa ramówka zostanie wyemitowana, na pewno nie zabraknie porównań do niedawnych imprez pod szyldem TVP. Źródło: Super Express.